Wiarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Kochani, usłyszeliśmy, że Pan Jezus mówi, że każda przypowieść, każde słowo Boże należy wyjaśniać. Ono ma specjalne znaczenie. We heard in the readings that everything what we hear from God, every single God's word has a meaning. So Jesus himself explains what it has to mean. I w związku z tym wielu świętych starało się znaleźć takie znaczenie Słowa Bożego, aby ono budowało ludzi, aby dawało ludziom pewne wskazówki. So we have many saints, there have been many saints who tried through their proclamation of God's word, through their preaching, teaching, to explain God's words and to show people the good ways of life and solutions for many of their problems. I tak, kochani, staje się, że jak powiedzieliśmy, Stary Testament, czyli to, co czytamy jako pierwsze czytanie, wiele razy zapowiada, ukazuje coś, co się dzieje w Nowym Testamencie. So we see that many readings from the Old Testament, and this is our first reading today, for example, has a deep meaning. It shows something what would eventually come in the New Testament. Therefore, for example, Moses, who is the one who shows the way for people out of Egypt to the Holy Land, this is a picture of Jesus, who will show us, the church, the way from sin, from slavery of sin, to the freedom, to salvation. Mojżesz, wybrany przez Pana Boga, pokaże ludziom tą drogę, jako narzędzie Boże oczywiście, z Egiptu, z grzechu, do ziemi obiecanej. A to jest zapowiedź, obraz Pana Jezusa, który wyprowadza nas przez Morze Czerwone, czyli przez chrzest, z grzechu do jasności życia, do świętości. Ale dzisiaj, kochani, chcę wam powiedzieć o pewnym znaczeniu, dlatego tutaj przyszedłem, bo trzeba coś pokazać. Święty Antoni też pokazywał w kazaniach, więc i ja będę pokazywać. So today I'm preaching here because I'm going to show you something what is hidden in this reading today. St. Anthony used to walk when he was preaching, so I'm doing this also because I think it's the best way to show. Usłyszeliśmy, kochani, że Mojżesz wszedł na górę. Góra to jest to miejsce szczególne,
spotkania z Bogiem. Na górze Bóg objawia swoją chwałę. So we heard that Moses climbed, went out of the place where the whole folk was, and he climbed the mountain. Mountain is a special place where God reveals His glory. We see that there are many mountains in the Bible, and this mountain for Moses, Sinai, is just like a picture of other mountains where God reveals His glory. For example, Mount of Tabor, so we will have it on Sunday, the Transfiguration, or Mount Calvary. So every single important revelation of God takes place on the mountain. Wszystkie ważne momenty, kiedy Pan Bóg się objawia, mają miejsce na górze. Na górze Tabor, przemienienia, będziemy o tym w niedzielę mówić. Pan Jezus ukazuje swoją chwałę. Na górze też umiera. No nie mamy czasu, żeby dzisiaj o wszystkich górach mówić, ale wiemy, że góra jest specjalnie bardzo ważnym miejscem. Look what we have in the tradition of the church, in the liturgy. Climbing the mountains, we have it here. We have the stairs to the sanctuary where every priest has to climb, just like in Persona Christi, to climb just like Jesus his mountain. Zobaczcie, kochani, w liturgii, w tradycji mamy te schody, gdzie każdy kapłan wchodzi jako osoba w osobie Chrystusa na górę, a my razem z Nim przeżywając spotkanie. This is just like our mountain where God will reveal His glory to us. Bóg pokaże nam swoją chwałę na górze. Tu jest nasze życie codzienne. This is a picture of our everyday life. And this, climbing the mountains, the stairs, it means climbing up to God. A potem usłyszeliśmy, że Pan nakazał Mojżeszowi zbudować namiot. Namiot jako miejsce, gdzie Pan się szczególnie objawiał i gdzie mówił do swojego ludu, gdzie ludzie przychodzili i mówili swoje modlitwy, a Bóg im odpowiadał. So then we heard that Moses was asked to build a tent where God wanted to reveal His whole glory. People came to this tent with all their prayers, and God answered on their prayers with His glory, with His divine presence. Do you know where this tent is? Czy wiecie, gdzie ten namiot jest? Żebyśmy to rozpoznali, należy zapytać się, jak Kościół to zinterpretował, jak Kościół to rozumie. We don't know where this tent is, that's good, because we have to ask the tradition of the church, where Mother Church found this tent, this divine presence. You know what I mean. In Latin, the word tent, it means tabernaculum. Po łacinie, w języku Kościoła, namiot to tabernaculum. Od słowa namiot wzięło się nasze słowo tabernaculum. Po polsku jest tak jak po łacinie. So, the Latin word for tent is the beginning of our English word tabernacle. Tabernaculum, tabernacle. To jest namiot i obecność Boga wśród ludzi. Zobaczcie, dwa bardzo ważne symbole dzisiaj podczas mszy się nam ukazały. Wejście na górę i namiot Boży, czyli tabernaculum. So, two important symbols are shown us today in the liturgy, in the Word of God. Climbing the mountain, so to God, up to Him. And the tabernacle, where God dwells, where God lives. This is also the place for us to find our living God. Where He is and where He waits for you and me to hear, to listen to us, to hear our prayers. To jest, kochani, tradycja, że przystępujemy do tabernakulum, gdzie Bóg mieszka, aby wysłuchać naszych modlitw. No, mamy dzisiaj wtorek świętego Antoniego, więc ostatnie słowo należy do
świętego Antoniego. A tu, kochani, będzie jeszcze jeden symbol. So today is St. Anthony's Tuesday, so the last word is always St. Anthony's word. And he describes the tabernacle, tabernaculum, as something very, very special. You know, St. Anthony writes about tabernaculum non manufactum. So the tabernacle which is not made by human hands. This is something from the Bible, of course, but he interprets this, he understands this as a very important picture. Święty Antoni pisze w swoich kazaniach o tabernaculum non manufactum, a to znaczy z łaciny tabernaculum niezrobione przez ludzką rękę. Kto pisze ikony, to wie, że to są okna na świat niezrobione ludzką ręką, bo ikona, obraz zaprasza nas do wejścia w relację z Panem Bogiem. Co to jest tabernakulum prawdziwe dla świętego Antoniego? Niezrobione ludzką ręką. What is this tabernacle not made by, not prepared, not built by human hands? It is the real tabernacle, the womb of our Blessed Lady. To prawdziwe tabernakulum, czyli łono Najświętszej Maryi Panny. Nie uczynione ludzką ręką, bo Bóg sam przygotował najczystszą Maryję przez niepokalane poczęcie, aby przyjęła Słowo Boga i stała się pierwszym i najpiękniejszym tabernakulum, gdzie Bóg zamieszkał. So Mary was prepared by all the graces, full of grace, in immaculate conception for receiving God's word. And she became the most pure, the purest tabernacle in the whole world. Zobaczcie, jakie piękne słowa o Matce Bożej. So look how beautiful St. Anthony describes our mother as the living tabernacle of God. Dlatego, kochani, dzisiaj nauczyliśmy się, co to znaczy iść w górę do Boga i co to znaczy rozpoznać obecność Pana Jezusa w tabernakulum i kim jest Matka Boża według Antoniego. Zatem zachęcam Was do modlitwy, abyśmy razem z Matką Najświętszą przystąpili dzisiaj do tabernakulum, przyjmując Komunię Świętą. So today we learned about climbing the mountain and about God's divine presence in the tent, in the tabernacle. And we learned from St. Anthony that the purest tabernacle, tabernaculum, is Mother Mary. So let us pray, let us offer this Holy Mass with Mother Mary in honor of Jesus. And from this tabernacle, let us receive His divine presence and blessing, because this is everything about Him. Kochani, dziś razem z Antonim i Matką Bożą i wszystkimi świętymi, świętym Alfonsem, Ignacym wczoraj, przyjmijmy Pana Jezusa, który chce nas karmić swoim ciałem i krwią, aby nas pobłogosławić i umocnić.